W poniedziałek na antenie Radia Pryzmat. 19. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Radio Pryzmat. Radio w internecie. Dobry wieczór, mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz. Słuchacie Radia Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie dzięki naszej realizatorce Alicji Wypart, której serdecznie dziękuję za odtworzenie pierwszego utworu Self Power, którego ostatnio uwielbiam. Jak wiecie, słuchamy muzyki na wolnych licencjach, a to był jego utwór Only Life. Drugi, który uwielbiam, to Fire. Polecam Wam posłuchać też na naszej playliście. A dzisiaj w studiu Radia Pryzmat, jak mogliście przeczytać na stronie facebookowej naszego ukochanego radia, to Fundacja All In. I w studiu nie jestem sama. A uwierzcie mi, że dzisiaj i odkąd jest tak pięknie ciepło, w radiu czuć, że się nie jest samym. I dzięki temu w studiu mam Kinga Żarska, koordynator projektu Co Tam? Szymon Czeryca, koordynator pierwszego liceum oraz koordynator nowo powstałego projektu All In Culture. Stanisław Gaweł, koordynator najlepszego liceum w Krakowie, oczywiście ósemeczki, oraz nowo powstałego projektu All In Sport. Patryk Krzyżewski, koordynator nowo powstałego projektu All In Culture. I Michał Srok-Sroczyński, koordynator niczego, ale najstarszy ze starszych. Fundacja All In. Po co powstała? Z czego wyrosła? Myślę, że dlatego tak krążę, dlatego, że był w studiu Radia Pryzmat również Olin Ujot, więc trudno nie spytać też o powiązania między tymi dwoma organizacjami, żeby nasi słuchacze też rozumieli różnicę. Agnieszka, to tak długa historia, że aż bardzo chętnie ją opowiem. Świetnie! Bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo no cóż, no trzeba się przyznać, że nie jesteśmy tutaj od wczoraj, działamy, słuchaj, od wielu, wielu lat. No ja pamiętam, że ja dołączyłem do pierwszej swojej struktury, jak skończyłem lat 8, to było Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i tam radośnie jako młody wolontariusz jeszcze ze zgodą rodziców, no już zacząłem swoją przygodę w jakiejś takiej zorganizowanej aferze charytatywnej. No i oczywiście w tym pozytywnym słowa znaczeniu, bo to była doskonała, piękna przygoda z masą przyjaźni. Od tego czasu powtarzało się to w różnych strukturach, aż do momentu, kiedy z Piotrkiem Noskiem i Tomkiem Pytko stworzyliśmy Stowarzyszenie All In Ujot na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako no, też owoc wielu naszych przemyśleń, wieloletnich, niespełnionych być może oczekiwań. Po prostu super oferta, pod super zorganizowanie się oddolne, no pod sztandarem All In. Wtedy na studiach, a teraz uwaga, no już w całym mieście, we wszystkich szkołach średnich i nie tylko. O tym wszystkim opowiemy no dzisiaj przez całą tą szczęśliwą godzinę. Tak, jesteśmy, wywodzimy się z All In Ujot. Ja mam zaszczyt być założycielem, pomysłodawcą. Z tym, że warto zaznaczyć, że Fundacja All In jest osobnym tworem i skupiamy się już nie tylko na Ujocie, tylko na całym mieście, o czym najlepiej opowiadają nasze bardzo ciekawe, nietuzinkowe projekty, ale też no, wspaniali, niezwykli, błyskawicznie uczący się i czujący lifestyle All In pełną piersią koordynatorowie zarówno szkół, jak i projektów centralnych fundacji. O tym wszystkim już dzisiaj, już w Radiu Pryzmat. Słuchajcie uważnie, no bo będzie o czym gadać. Właśnie, jak odwiedza się waszą stronę, to witają nas takie hasła, że dzielicie się sercem, szczęściem, motywacją, nadzieją na lepsze jutro i kreatywnością. Skąd te słowa i czy one definiują waszą misję, wasze cele? Kochani, ja jeszcze coś powiem, a potem uwierzcie, idę na zasłużony odpoczynek. Chodzi głównie o to, pamiętacie jak mówiłem o All In lifestyle'u? Tak, no All In od jakiegoś czasu, poza wszystkimi swoimi formami, strukturami, organizacjami, to głównie sposób na postrzeganie i przeżywanie rzeczywistości. Te wszystkie cechy, które wymieniłaś, wydaje nam
się, że są ważne, no w tym, żeby czuć to życie pełną piersią, żeby poza jakby braniem od tego wszystkiego, co nas otacza, wiele, zwracaniu uwagi na szczegóły, to też jednak dawaniu czegoś od siebie. I właśnie to proponujemy młodym ludziom, obojętnie na jakim poziomie, czy stowarzyszenia studenckiego kiedyś, czy teraz w postaci fundacji, jeszcze młodszym osobom, no to jest ten niezwykły potencjał, który no może nie musimy, ale no bardzo, bardzo mocno chcemy. I tak, no musimy też przekazywać młodszym, kolejnym generacjom, ludzi, którzy kształtują tą rzeczywistość, którą z kolei tak mocno chcemy oddychać tylko przez filtr ogień, co no widać też po naszych projektach, no i szerokości tych orbit, które Olin gospodarujemy, o czym opowiedzą no, nasi młodsi koordynatorowie. Już za chwilkę, mam nadzieję. Na pewno tak będzie, bo oni zawładną naszą anteną pozostałą godzinę, ale no jak się ma założyciela, to trzeba go troszkę wymęczyć, więc mam jeszcze dwa pytania do ciebie. Jedno, które pewnie tutaj młodych ludzi może zdenerwować, ale cóż, no tak bywa, ale potrzebuję go zadać. Czy nie bałeś się inwestowania w młodych ludzi? W sensie licealistów, bo jednak jest to częsty jakby problem, czy takie zastanowienie wśród innych organizacji, że młodzi ludzie są fajni na wolontariat, wiesz, na kserowanie, rozdawanie ulotek, zbieranie pieniędzy, na jakieś takie typowe akcje chwilowe, tak, że spotkajmy się w daną sobotę i zróbmy i bądźmy wolni potem, natomiast jest problem z zaangażowaniem takim długotrwałym, tak, żeby coś budowali, tak, a jak ja rozumiem, Olin ma taką wizję, tak, że chcecie dać jakiś, podzielić się swoim doświadczeniem i razem z tymi młodymi ludźmi coś budować, tak, to nie są osoby, które mówicie, hej, super, że jesteście i macie zrobić to, tylko hej, zróbmy coś razem, tak. Dokładnie. No pięknie, że zadałaś to pytanie, bo szczerze, no miałem ogromne wątpliwości. Wspominając siebie ze szkoły średniej, to nawet nie były wątpliwości, tylko no, rodzaj paniki. No na szczęście ja no, należałem do tych, powiedzmy najwyraźniej, trudnej młodzieży, potencjalnych jednostek. Teraz jest zupełnie inaczej. Najwyraźniej polska edukacja zrobiła tak ogromny postęp, albo młodzi ludzie no, tak dużo szybciej się rozwijają, że to jest po prostu co innego, inny poziom. Zresztą posłuchajcie sami, no, co nasi młodzi licealiści mają do zaoferowania, zaproponowania, na co chcą was zaprosić już za niedługo. Myślę, że przez takie konkrety najlepiej zdiagnozować stan obecnych licealistów. Szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem, jestem zaszczycony, bo nawet na poziomie studenckim czasami brakowało tak bardzo, może jeszcze niedoświadczonych, ale tak bardzo chłonnych i tak bardzo no, bystrych osób, które chcą kształtować tę rzeczywistość, mają na to pomysł i zaczynają mieć doświadczenie, które łapią błyskawicznie. To ogromna nadzieja, no, jeśli chodzi o no, już całkiem fajny stan krakowskich oddolności, który no, zaczął być tworzony pod hashtagiem, może bardziej takim toposem Olin, już jakiś czas temu, ale teraz no, emanuje się no, w kolejnej ekspansji na szkoły średnie, która idzie niesamowicie. Słuchajcie, kochani, no, mamy już do tej pory struktury w 13 partnerskich szkołach, które są no, niesamowicie fajnie zintegrowane. Czegoś takiego wcześniej nie było na tą skalę. A tworzą to właśnie uczniowie tych szkół. Jest tylko jeden taki starzec jak ja. Mamy oczywiście no, wiele osób, zarówno też ze stowarzyszenia Olinujot, które no, miałem zaszczyt tworzyć. Jest naprawdę wiele wspaniałych osób, które czują to bardzo głęboko. I tak trzymać, bardzo proszę. To już ostatnie pytanie i się zwalniamy, czyli trochę chodzi mi też, żebyś nam wyjaśnił, jaką masz jako wizję, jako fundacja Olin na tą rzeczywistość, bo powiedziałeś o lifestyle, że jest lifestyle fundacji Olin, jest pewien sposób myślenia, sposób patrzenia, więc jak wyobrażasz sobie tą rzeczywistość, nie wiem, za 10 lat, jak Olin wpłynie na rzeczywistość miasta, w sensie co zmieni, o jakie wartości, to może duże słowo, ale nie wiem, co wprowadzi w tą naszą rzeczywistość? Z mojego doświadczenia no
nie aż tak może długiego, bo aż tak sędziwy to jeszcze nie jestem, ale no widzę, że te stosunki społeczne tak dynamicznie się zmieniają, że 10 lat no to jest taki okres, że ciężko cokolwiek przewidzieć. Ja wiem, że będzie dobrze. Jakkolwiek prosto to brzmi, to patrząc na młodszych, widzę, że będzie więcej niż dobrze, bo no, widzę, że to Molin energię, którą w jakiś dziwny sposób sfokusowaliśmy no, na Krakowie przez różne zbiegi okoliczności kilka lat temu. Tą energię bardzo dobrze przyswajają ci młodsi. Jeśli zapamiętają, jak robiliśmy, to w tej konfiguracji jestem przekonany, że bardzo łatwo podadzą to dalej. A jeśli nie, to nasza struktura w odsłonie Fundacji Olin nie jest ograniczona zupełnie żadnymi ramami wiekowymi. W naszych szeregach są osoby też starsze, są młodsze. Chodzi głównie o to, żeby czuć tego Olina tak zwanego i obojętnie ile masz cyferek, nie jesteśmy aż tak skrupulatni, żeby tak bardzo dużo wagi do tego przywiązywać. Jeśli czujesz, o co chodzi w Olinie, to możesz to robić i to jest właśnie filozofia fundacji. Oczywiście zdradzamy bardzo wiele, bardzo dobrych, przez wiele wspaniałych osób opracowywanych algorytmów działań, know-howów, no ale to tylko dodatek, bo bez esencji nie ma formy. My form mamy wiele sprawdzonych, dobrych, ale głównie rozmawiamy o esencji, bo no to jest klucz całej tej zmiany, którą chcemy tutaj w Krakowie kontynuować, bo cóż, no idzie nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Słuchajcie tego, co mają młodsi do powiedzenia. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. To znamy fundament Fundacji Olin, która jest dzisiejszą naszą bohaterką audycji. Zostaliśmy w piątkę w studiu. Michał będzie nas podsłuchiwał innym razem. Natomiast chcemy dowiedzieć się też, jak ta fundacja działa w praktyce. Na pierwszy ogień chciałabym też spytać o sprawę partnerstwa fundacji ze szkołami. To był temat, który został wywołany pod koniec wcześniejszej rozmowy. Chciałabym się dowiedzieć, na czym to polega. Czy to szkoła zwraca się do fundacji, czy fundacja do szkoły? Skąd się biorą koordynatorzy i co się dzieje w ramach tego partnerstwa? Czy spotykacie się raz na jakiś czas, mówicie super, jesteśmy partnerami, czy coś z tego wynika? Są jakieś wydarzenia, coś się dzieje w szkole, coś się dzieje w mieście? Jak to wygląda? Generalnie rzecz biorąc, szkoły same mogą zgłosić się do partnerstwa z fundacją. I koordynatorem szkoły w tej fundacji zostaje z reguły osoba z samorządu uczniowskiego, ponieważ wtedy najłatwiej jest zadbać o całą biurokrację przedsięwzięcia. Na współpracę szkoły z fundacją musi zgodzić się dyrekcja pisemnie od niedawna, ponieważ tak naprawdę niedawno staliśmy się, nasza fundacja stała się fundacją sensu stricto. Mamy swój numer, jesteśmy w KRS-ie. Więc my zgłaszamy się sami do tej fundacji i koordynujemy działania fundacji razem ze szkołą, to znaczy organizujemy wspólne wydarzenia, tudzież fundacja pomaga nam w organizacji pewnych wydarzeń, czy na przykład takim bardzo sztandarowym elementem Olinu w szkołach partnerskich jest zakładane strefy. Strefy są to miejsca przeznaczone po prostu dla relaksu uczniów. Tutaj na przykład w ósemce jest strefa relaksu, czyli u nas w jedynce jest strefa komfortu. I na przykład od Olinu otrzymaliśmy pufy. Czy w dalszej perspektywie chcemy rozwinąć w szkołach BookSwap we współpracy z księgarniami krakowskimi, które mogłyby nam użyczać swoich zbiorów. Więc ta współpraca jest realna. My jako szkoła bierzemy też udział w wydarzeniach Olinu, takich jak np. Pillow Fight, który by został nagłośniony wcześniej w mediach lokalnych, mniejszych. Media, które znalazły się na miejscu, to były głównie telewizje uczelniane, więc no, to działa. Robimy coś jako szkoły razem z fundacją. Czyli to jest taka otwarta współpraca w tym sensie, że jeśli samorząd coś wymyśli, może się zwrócić do fundacji o wsparcie. Tak,
Tak. Okay. Oraz fundacja oczywiście zwraca się do nas z prośbą o wsparcie dla funkcjonowania struktur wewnętrznych fundacji, na przykład w postaci pomocy przy projektach, które prowadzimy, a projektach oczywiście zaraz. Więc to jest wymiana obopólna. Więc tutaj to nie jest tak, że szkoły na przykład żerują na fundacji, czy fundacja wykorzystuje te szkoły, tylko to jest rodzaj symbiozy. Okej, to musi się też pojawić pytanie o integrację, czy może nawet rywalizację w ramach, pomiędzy szkołami, bo już dowiedzieliśmy się, że mamy 13 placówek, które się z Wami, weszło z Wami we współpracę. Prawdą jest, że w mieście nie było takich inicjatyw, że jakby szkoły średnie troszeczkę funkcjonowały, a każda sobie rzepkę skrobie. Tak jakby takich studenckich rzeczy integrujących uczelnie, dziejące się pomiędzy, czy jakby ponad podziałami, w tym sensie, że po prostu dla studentów jest masa. Natomiast wydarzeń skierowanych na przykład wyłącznie do średniej szkoły, do ludzi z średnich szkół, praktycznie nie ma takich inicjatyw, niewiele się słyszy, niewiele się dzieje. Też wiele osób mówi, że trudno jest dotrzeć na przykład w ogóle do szkół, bo tak naprawdę za każdym razem ktoś, kto wymyśli jakieś wydarzenie na przykład dla osób w waszym wieku, to musiałoby dzwonić, prosić o pozwolenie każdego dyrektora osobno. No nikt na to nie ma czasu, tak po prostu. A tutaj, jak rozumiem, można się do was zwrócić i na przykład przekazać informacje koordynatorom w szkołach. Tak, rzeczywiście OLIN przede wszystkim ułatwia nam to, ten kontakt międzylicealny, bo wiadomo, jeżeli chodzi o licea, licea mają tam jakieś swoje wewnętrzne, organizowane przez samorządy wydarzenia, jak na przykład Święta Wojna z Nowodworka z dwójką, czym tutaj moje wewnętrzne ósemkowe igrzyska w tym roku z trzynastką. Takie wydarzenia są, one oczywiście nie są jakoś mocno propagowane, bo to są wydarzenia wewnętrzne, czyli no, nikt z zewnątrz nie przychodzi, to są wydarzenia tylko i wyłącznie dla naszych szkół. A jeżeli chodzi o fundację OLIN, fundacja pomaga nam bardzo mocno w takiej właśnie integracji międzylicealnej, na zasadzie takiej, że po prostu ci członkowie samorządów, czy ewentualnie osoby wydelegowane jako koordynatorzy licealni mają ten kontakt cały czas na spotkaniach OLIN-u, czy na jakichś częściach integracyjnych, czy w ramach tworzenia różnych projektów. Jeżeli chodzi o taką rywalizację, no to ta rywalizacja też jest taka, wydaje mi się, stała, całoroczna. Właśnie na zasadzie organizacji tych projektów, czy ogarniania tam koordynatorów do niektórych rzeczy. Tutaj osobiście się pochwalę, że jako tutaj przedstawiciel ósemki jestem liderem, to znaczy moje liceum jest liderem w OLIN-ie, jest nasza flaga na Urban Farmie, o tym później. Więc jest ta rywalizacja na takich wydarzeniach jak Pillow Fight, czy właśnie w ramach organizowania projektów. Ale taka po prostu rywalizacja pozytywna. Tak, myślę, że cała jest zachowana w duchu pozytywnej energii i zabawy. Okej. Okay. To już wielokrotnie zostały wywołane sprawy dotyczące projektów, więc przejdźmy do nich. Już w momencie, kiedy się przedstawialiście, mówiliście o tym, że jesteście koordynatorami jakichś projektów zaczynających się lub działających, więc już mamy troszeczkę w głowie różnych nazw. Proszę, żebyście je rozwinęli i wyjaśnili naszym słuchaczom, na czym, jakie projekty fundacja prowadzi i na czym one polegają. To może zacznijmy od Co Tam, bo tak naprawdę to jest takie wydarzenie, które skupia wszystkie wydarzenia krakowskie. Generalnie polega to na tym, że jest stworzone wydarzenie na Facebooku, gdzie mój team, moja grupa właśnie projektowa zbiera wszystkie wydarzenia krakowskie i umieszcza dane wydarzenia rano na dany dzień. Czyli to jest takie informacyjne, tak żeby bardzo informacyjnie. To się wydaje proste, ale w momencie, kiedy nie wiemy, co zrobić w dany dzień, możemy po prostu wejść właśnie w to wydarzenie, przejrzeć sobie tylko jeden post, a nie musimy koniecznie przeglądać całego Facebooka. A czy prowadzicie jakąś selekcję tych wydarzeń? Selekcja jest bardziej pod względem tego, czym my się interesujemy, jakby co my uważamy za ciekawe, ale przez to, że właśnie w tej grupie jest 12 osób, to każdy znajdzie coś dla siebie, myślę. Jeszcze powiedz mi raz, ten post jest codziennie, tak? Tak, jest codziennie o godzinie 10.
jakby teraz jest to usprawnione, jest naprawdę codziennie o godzinie 10, także zapraszam, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe dla osób, które chciałyby coś zrobić, a niekoniecznie wiedzą co. Oczywiście, czyli co tam? Lajkujemy wydarzenie. Tak? To jest wydarzenie? Wydarzenie. Teraz w tym momencie jest co tam czerwiec w KRK. No to zapraszamy. I co jeszcze mamy w ramach tak, myślę, że reprezentacja czteroosobowa, bo w takiej pozostaliśmy, to jest zdecydowanie za mało, żeby wypowiedzieć się o każdym z projektów, więc mogę przytoczyć też kilka innych, które prowadzą ludzie, których z nami niestety nie ma tutaj, bo byśmy się nie pomieścili. No byłoby trudno. Chociaż już jest nawet tak, gęsto. Jest dość ciepło. Jest dość ciepło. Tak. Natomiast są takie dwa aktualnie sztandarowe projekty, które prowadzimy, które rozwijamy już od jakiegoś czasu. Jest to Urban Farm i Food Sharing. Jak chodzi o Urban Farm, koordynatorem jest Jędrzej Liczbański, którego też niestety z nami tutaj nie ma. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jędrzej Liczbański zajmuje się całym nadzorem nad farmą. Farma znajduje się w kompleksie Tytana na Dolnych Młynów. Aktualnie uprawiamy tam wielorakie roślinki. Od rukoli do sałaty, do jakichś ogórków. Jest rzodkiewka też. Rzodkiewka jest wszystko. Dokładnie. I dokładnie vis-a-vis farmy jest placówka food sharingowa. Pierwsza z wielu planowanych. Food sharing generalnie polega na tym, że jeżeli ktoś wie, że nie doje czegoś, bądź po prostu żywność, którą ma w domu, mogła się zmarnować, może oetykietować taką żywność w odpowiedni sposób, wypisując chociażby typ produktu, zawarte alergeny i inne przydatne informacje, i zostawić ją w lodówce, która cały czas funkcjonuje w jadłodzielni. My te jadłodzielnie jako szkoły partnerskie sprawdzamy codziennie. To jest wymóg akurat sanepidu i odpowiednich służb, które to trzeba spełnić, więc trzeba zadbać o czystość tego miejsca, więc my jako szkoły partnerskie tym między innymi się zajmujemy. Z innych jeszcze projektów... ważne jest to, że można po prostu przyjść i wziąć tę jedzenie. Oczywiście. Bo chcieliśmy, że zostawimy, ale generalnie chodzi o to, że ta lodówka jest w dwie strony, więc jak najbardziej. Macie ochotę na coś innego niż sami gotujecie i chcecie spróbować, to możecie pójść. A może być tak, że brakuje do końca miesiąca i też możecie się poratować. Nikt nikogo nie sprawdza, więc po prostu można przyjść, skorzystać. Oczywiście. Zwłaszcza, że tu przede wszystkim jest ta taka nasza misja, która przez jakiś czas była propagowana, misja niemarnowania jedzenia, niemarnowania żywności, bo ten problem, mimo że nie jest tak powszechnie widoczny, to występuje bardzo mocno w Europie. W związku z tym był też projekt, duże wydarzenie Nie Marnuje po liceach krakowskich tutaj współpracujących. W tym momencie oferta licealna jest znacznie szersza, ale te które wtedy współpracowały, generalnie wystawiły swoje tam pudła na zbieranie żywności zaraz po świętach wielkanocnych. Projekt tam hashtag nie marnuje. No i to wyszło fajnie i ta cała żywność została przetransportowana też do tego food sharingu, więc to cały czas funkcjonuje tam. To jest bardzo fajne, bo rzeczywiście jest masę osób, które może skorzystać z tego jedzenia, a niekoniecznie musimy wyrzucać. A wiemy, jak jest po świętach, czy po powrocie z domu, że czasami tych słoików jest masa. A jeszcze bym chciała dowiedzieć się, po co jest Urban Farm, bo fajnie, że sobie tam roślinki rosną, ale jakby jaka jest idea, po co to wszystko? Będziecie później jeść te rzeczy? Myślę, że jak najbardziej. Już nieraz był organizowany grill fundacji, na którym nasze tam roślinki były spożywane, przede wszystkim rukola, no bo to szybko rośnie. Już wiem, że ogórki są prawie, że tak powiem, gotowe. Poziomki to tam koordynator główna food sharing cały czas wyjada. Także jeszcze nie dane było mi spróbować. Pozdrawiamy Paulinę. Pozdrawiamy Paulinę. Tak, no myślę, że to nie dość, że napawa taką pozytywną energią w mieście, gdzie otacza nas beton, idziemy tymi drogami tylko szaro, przejeżdżają samochody, dymią, to widzimy nagle farmę, jest zielono, jest tak pozytywnie, no to oprócz tego są takie rzeczy, takie pozytywne o tyle, że można sobie to zjeść, czy coś sobie podlać, pociupać. Przede wszystkim, że można. Można, oczywiście. Właśnie, że myślę, że właśnie. To też zachęca właśnie ludzi do takiej własnej hodowli roślinek. To też jest bardzo ważne w tym momencie. A powiedzcie mi, czy każdy, bo można, ale to
można tylko w ramach fundacji, czy każdy może, nie wiem, przyjść i coś tam, przynajmniej pooglądać tą farmę, którą tworzycie? Farma jest otwarta, więc generalnie jedyną przeszkodą są czasami jakieś europalety. Więc tak naprawdę nie jest to żadnym problemem, żeby po prostu osoba postronna mogła przyjść, zobaczyć, przejść się. Jeżeli zobaczy jakąś wystającą poziomkę i uprzedzi Paulinę, to także można może skubnąć. To nie jest żaden problem. Czyli zapraszamy jednym słowem na Dolnych Młynów i tam jak wyjdziemy na przestrzeń Dolnych Młynów, to i po prawej... Po prawej jest Urban Farma, po lewej jest uczelnia. Dokładnie przy bramie. Zachęcamy też do tworzenia własnych farm na balkonach, czy jak mamy kawałek ogródka, bo rzeczywiście to jest... Nie potrzeba wiele miejsca, a naprawdę wiele, wiele radochy i takiej zabawy z samego takiego... Hodowania. Dobra, to mamy dwa projekty... Których koordynatorów tutaj nie ma, a co dalej? To ja może powiem o moim projekcie, bo to jest projekt, który dopiero się rozwija, który powstaje. Mianowicie tutaj chłopaki wspomną na pewno o kulturze, wspomną o takim rozwijaniu się umysłowym. Jako, że to już gdzieś tam występuje, ja stwierdziłem, że warto też zadbać o formę tutaj koordynatorów Olinu, zwłaszcza, że mamy farmę, mamy food sharing, także jedzenia też jest. A wakacje się zbliżają, zbliża się lato, więc ruszamy z projektem All in Sport. Póki co jest to współpraca jedynie z klubem futbolu amerykańskiego Kraków Kings, którzy tam w ramach współpracy z fundacją dają nam bilety na przykład, czy tego typu rzeczy. My też im pomagamy tam w miarę możliwości. Swoją drogą 9 czerwca jest mecz Kingsów domowy. Także też zapraszam. No i póki co jest to współpraca z Kraków Kings na zasadzie uczestnictwa w ich wydarzeniach. Oprócz tego będziemy dbać, jak już wspomniałem, o formę naszą. Jest projekt powstający All in Jogging. Już w ten weekend będziemy tutaj już z nieobecnym prezesem zachęcać wszystkich koordynatorów do biegania. I tak to się powoli rozwija. Póki co dwie małe rzeczy. Jeszcze gdzieś tam występowała All in Yoga. Teraz ten projekt jest trochę zakurzony, trochę przepadł, ale mam nadzieję, że jak najszybciej wróci. No i to się będzie rozwijać. To jest na razie początek. A głównie będziesz się koncentrował na działaniach w ramach fundacji, w sensie dla koordynatorów, czy będzie można się dołączyć na przykład do biegania? Oczywiście, że będzie można się dołączyć do biegania, jak i jako forma niezrzeszona, ale też będziemy starać się zachęcać licea do takich niestandardowych może form wysiłku fizycznego, jak ten właśnie futbol amerykański, gdzie będziemy zachęcać szkoły do tam oczywiście nie w pełnych zbrojach i nie w pełnej agresji, ale do takiego uproszczonego futbolu flagowego. Wiem, że też jest spinaczka jakaś w planach. To wszystko, no mówię, no to jest początek, to się rozwija, to się dzieje. To się dzieje, dobra. To co dalej mamy? Wiemy już, że będziemy biegać. Futbol amerykański robi wrażenie, zdecydowanie. Są projekty kulturalne. Aktualnie jeden, który już działa od dłuższego czasu, jest to Olin Movie, którego koordynatorką jest Klaudia, której też niestety z nami nie ma. Klaudię pozdrawiamy. Tak. Natomiast Patryk, który tutaj siedzi, Patryk opowie trochę więcej o projekcie All in Culture, który tak naprawdę zostaje ponownie wskrzeszony, ponieważ kiedyś była taka inicjatywa, jednak Patryk postanowił wynieść ją znowu na piedestał olinowy, więc Patryk opowie trochę o jednej konkretnej rzeczy, wspomni, która wstrząśnie całym Krakowem, a ja później dokończę o takiej organicznej pracy naszej sekcji, którą wspólnie planujemy prowadzić. No, prezentację miałeś niemożliwą, więc teraz musisz nami wstrząsnąć. Na trzecim piętrze może się dziać. Zamierzamy, jak najbardziej. Chcemy też wyjść z ręką w stronę młodzieży i pomóc im wejść w tą kulturę. Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach ta kultura trochę zeszła na drugi plan. I wiele młodych ludzi nie ma też możliwości dojścia do wielu źródeł kulturalnych. Jest albo zbyt drogie, albo nawet sami nie mają pojęcia, jak tam dojść. A wiele osób naprawdę jest chętnych działania na rzecz kulturalną, rozwijania
humanizmu, powiedzmy, i tak dalej. Więc rozpoczęliśmy aktualnie projekt. To jest taki mały projekt związany z rozwojem kształcenia, sposobu wypowiadania się, dykcji, swojej samoprezentacji w towarzystwie i tak dalej. Nawiązaliśmy współpracę z studentami, już absolwentami PWST, którzy mieli specjalizację w dykcji, w fonetyce i tak dalej. Dzięki temu będziemy mogli zrobić sekcję prelekcji, wykładów na temat właśnie związany z tą dykcją, żeby pomóc młodym ludziom i pokazać im też, że jest to jednak ważne, jak się wypowiadamy i że w bardzo dużym stopniu charakteryzuje nas to. Bo nie da się ukryć, jest to też wizytówka. No w radiu się nie da ukryć, zdecydowanie. A teraz uderz, Patryk. Uderzę, więc uderzam. Proponujemy, zamierzamy zorganizować festiwal. Duży festiwal prokulturalny i pronaukowy. Jest to na razie pod znakiem niepewności w toku prac. Będzie to rozwijane. Zachęcamy do śledzenia naszego fanpage'u. I tak, wydarzenie... A macie jakiś pomysł już, czego by to dotyczyło? Tak. Tutaj słowem wstępu jeszcze wspomnę o innym projekcie, który jest prowadzony, a o którym nie wspomniałem. Jest to All in Mind, prowadzony przez Olę, którą także pozdrawiamy. I w ramach projektu All in Mind oraz projektu All in Culture będziemy starać się dojść do tego momentu, w którym będziemy w stanie zorganizować wydarzenie na rangę, na skalę naprawdę całego Krakowa, pod patronatem miasta Krakowa, o które będziemy się starać. Będzie to wydarzenie naprawdę duże. Będzie to wydarzenie skupiające bardzo dużo różnych ludzi o różnych zainteresowaniach. Będzie to wydarzenie nakierowane na jednocześnie na kulturę i naukę, co także może zachęci przybyłych gości do wymiany wrażeń między dziedzinami. Jednakże no, nie wypada nam póki co mówić za dużo o projekcie, który jest dopiero w fazie planowania, natomiast myślę, że jesteśmy na tyle pewni tego, żeby rzucić hasłem. I o dalszych planach związanych z tym projektem, z tym festiwalem będziecie mogli się Państwo dowiedzieć już w przyszłości. Natomiast sam projekt All in Culture będzie się rozwijał dość prężnie, myślę, już od samego momentu, w którym zatwierdzimy nasze działania z fundacji. Czyli pierwszym projektem, który chcemy z Patrykiem rozpocząć, będzie projekt, bodajże on się tak orientacyjnie nazywa Sztuka między wiekami, ponieważ to mój pomysł był taki, że strasznie momentami, no nie tyle bawi, bo to jest może złe określenie, ale martwi to, jak ludzie podchodzą do sztuki i do kultury szeroko pojętej na zasadzie boję się. To na zasadzie nie znam, na zasadzie to jest dla mnie za trudne, więc chcemy stworzyć program internetowy za pośrednictwem YouTube'a zapewne, który będzie ludzi uświadamiał trochę o sztuce, o kulturze z tej strony bardziej interesującej. Od tej strony, żeby kogoś złapać, żeby mu pokazać coś ciekawego. Czyli takie edukacyjne. Edukacyjne, jak najbardziej. Taki oczywiście ucząc bawimy, prawda? Mhm. Więc tutaj będziemy zarówno pokazywać takie treści, które są, powiedzmy, w ramach edukacji, rozszerzyć je o dużo ciekawsze aspekty i jakoś bardziej wdrożyć ludzi w sztukę czy w kulturę, bo to jest jednak coś, co jest według nas zaniedbane w obecnych czasach. No, my jako humaniści w tym momencie, w dobie serce wam krwawi, cywilizacji, tak? Po prostu krwawi, więc... Rozumiem, czyli chodzi wam o to, żeby przekazać ludziom informacje, wiedzę po prostu dotyczącą sztuki, żeby się nie bali, tak? Żeby nie tłumaczyli się tym, że nie pójdą na wystawę na przykład sztuki współczesnej, bo to, nie ukrywajmy, bardzo często też dotyczy na przykład sztuki współczesnej, że ja tego nie rozumiem. Najlepiej, żeby ktoś mi wytłumaczył, o co chodzi. Tak, znaczy też nie chcemy oczywiście przekazywać informacji, tak w kupę jak dla idioty,
tak powiem, was nikt tego nie lubi. Nikt nie lubi być traktowany jakby był głupszy niż jest. To też chcemy to zrobić bardzo szeroko. Na zasadzie na przykład, dlaczego w tej epoce dominował taki nurt, w kolejnej inny, co było momentem przejściowym, dlaczego w tym momencie nie zachwycamy się już tak bardzo nad marmurowymi posągami pięknych mężczyzn, idziemy dalej w kulturę współczesną. I dlaczego nas ta kultura interesuje, dlaczego nas sztuka współczesna interesuje, do czego nas to łapie, więc będziemy mieli naprawdę szeroki zakres zagadnień. No jest coś w tym, że szczególnie na poziomie edukacji no niewiele jest o sztuce jako takiej. Tutaj u nas nawet w placówce są wykłady dotyczące historii sztuki, więc może się zetkniemy z wami kiedyś. Może się pokusimy. Teraz pokusimy się na chwilę muzyki z Pure Minds, Maybe It's Alright. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. I takim oto sposobem brniemy do końca audycji i dostaliście już masę informacji dotyczących Fundacji Olin. Chcecie czy nie, to jest dopiero początek, bo to nie są wszystkie projekty, które Fundacja prowadzi i które ma w głowie. Ja jeszcze chciałam porozmawiać o planach, ale chyba jednak trzeba poświęcić czas, żeby dokończyć jeszcze o projektach. Między innymi Olin Movie zostało wywołane, więc powiedzmy, o co chodzi. Myślę, że w Krakowie w środowiskach licealnych i studenckich popularne są tak zwane smaki, czyli spotkania młodych amatorów kina. I Olin Movie jest projektem zgoła podobnym do smaków. Są to projekcje filmów starszych, mniej kojarzonych, a ciągle bardzo interesujących z punktu widzenia kinematografii. Klasyki, tak, na przykład całkiem niedawno mieliśmy do czynienia chociażby z Gabinetem doktora Caligari, czyli niemym jeszcze starym filmem, który jest wartym. Takich filmów można wyliczać po prostu mnóstwo i palców nie starczy. Takie wydarzenia są organizowane z ramienia, tak mówię, projektu Olin Movie w kinie Mikro. Oczywiście zapraszamy do śledzenia ze strony na Facebooku projektu Olin Movie. Są wydarzenia, które pojawiają się, jak tylko jest sposobność zorganizowania kolejnego spotkania. Na takie spotkanie oczywiście jak najbardziej zapraszamy. Wstęp niestety jest odpłatny. Jednak mam nadzieję, że to nikogo nie zraża, ponieważ cena 10 zł to nie jest na tyle dużo, że nie możemy sobie na to pozwolić. Tym bardziej, że po zakończonym spektaklu jest koło dyskusyjne o naszych odczuciach względem filmu. Może o tym, co zauważyliśmy. Są osoby, które naprawdę znają się na kinie i które są w stanie przedstawić nam naprawdę ciekawe aspekty produkcji, które zobaczyliśmy wcześniej. Więc zapraszamy na stronę projektu. Jeszcze raz przypomnę nazwę Olin Movie. I nie mówi po polsku, tylko mówi film po angielsku, bo już i tak zdarzały się pomyłki. Olin Movie, co mówi? No właśnie. Więc zapraszamy. Zapraszamy, ale projekt, o którym trzeba powiedzieć, bo ja go bardzo lubię, a został też wywołany, czyli Bitwa na poduszki. Chyba zwycięzcy muszą powiedzieć, o co chodzi z tym wydarzeniem, bo tu już było tyle chwały, że teraz trzeba chyba wykorzystać. No to chyba jestem zmuszony po raz kolejny się odzywać. W takim razie zaczynam. Otóż Wielka Bitwa na poduszki, Pillow Fight, jest to wydarzenie, które cyklicznie co roku jest już organizowane. Z tego, co wiem, było w tym roku po raz piąty. Mogę się mylić co do tam będzie. Jednego, bo moja tutaj działalność w Olin nie jest długa. Natomiast jest to taka właśnie forma rywalizacji liceów krakowskich i nie jest to tylko targetowane w kierunku liceów, bo jest to też wydarzenie takie familijne. Była ekipa ze studia takiego działającego z dziećmi, animacyjna. Była właśnie ekipa tutaj od Pillow Fight. To było olbrzymie wydarzenie na Dolnych Młynów. W tym roku odbyło się 22 kwietnia. No i naprawdę był szał. Było mnóstwo bierza, było mnóstwo pirotechniki.
i naprawdę mnóstwo emocji i takiej prawdziwej walki, ale wszystko zachowane w prawdziwym takim pozytywnym duchu i przede wszystkim charytatywnie. Oczywiście bezpiecznie. Bezpiecznie, tak, to jest ważne. Ale powiedziałeś, że wasze liceum jest zwycięskie i w związku z tym wasze flagi wiszą na dolnym płynie. Co to znaczy? Jest nowa tradycja, która została wprowadzona od tego roku. Mianowicie rzeczywiście liceum, które najbardziej jakby tam w tych przysłowiowych rankingach olinowych działa. Czy właśnie my wygraliśmy na Pillow Fight tym, że zrobiliśmy show właśnie pirotechniką. Czy właśnie jakaś takie angażowanie się w różne projekty. To wszystko powoduje, że gdzieś tam Olin sobie co roku szuka takiego faworyta, który ma te swoje tam takie małe smaczki, jak położenie właśnie nasza flaga w naszych barwach bordowo-żółtych, bordowo-złotych wręcz, burgundowych. Każdy to tak interpretuje jak chce. Wisi nasza flaga przy Urban Farmie, jest ona wysoko, dumnie powieszona. No i w tym roku my mamy ten zaszczyt bycia tym liceum, które jest liderem, a w przyszłym roku, kto wie, może znowu 8 liceum. No macie motywację, żeby utrzymać. No tak, to widać, że motywacje mają wszyscy, więc oczekujcie niesamowitych projektów w związku z tym od strony liceów w Krakowie. I co, na zakończenie musimy zdecydowanie powiedzieć, jak się z wami skontaktować, czy każdy może stać się członkiem fundacji i jak was odnaleźć. Członkiem fundacji może zostać naprawdę każdy, tylko ma ochotę działać, bo to jest ciągle fundacja, więc działamy na zasadzie wolontariatu. Sekcji jest dużo, można się odnaleźć w wielu różnych aspektach działalności fundacji, nawet w teamie marketingowym, który wyrósł z teamu negocjacyjnego. Także pozdrawiamy team marketingowy z tego miejsca. Jest bardzo dużo do roboty, tak naprawdę. I cokolwiek nas tylko nie interesuje, może to być wdrożone w działanie fundacji. Więc tak naprawdę, jeżeli tylko jest coś, co jest naszą pasją, czemu się oddajemy, możemy to rozszerzyć, możemy to pokazać szerszemu gronu, dzięki Olinowi, każdy może. Tu Michał nas przede wszystkim przekonuje, że nie ma takich pomysłów, które są głupie. Osobiście najbardziej ulubiony jest, sparafrazuję, Michał mówił, że najbardziej mu się marzy łowisko karasiów w centrum miasta, i Olin jest taką fundacją, która jest w stanie ten projekt zaakceptować, jest w stanie dopomóc, jak teraz ten Urban Farm. To wszystko jest szalone, ale jest do zorganizowania w większej grupie zajawionych osób po prostu. No to pięknie. Chyba każdy, kto ma ten szalony pomysł w głowie, chciałby się do was zgłosić. Zapraszamy. Myślę, że nie jest to problem. No i przede wszystkim powiedz już na koniec, jak głównie facebookowo? Myślę, że facebookowo są dwie strony, Fundacja Olin i Olin Card. To są dwie strony facebookowe. Dodatkowo prowadzimy też Instagrama, ale myślę, że jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej fundacji, to najlepiej napisać na Facebooku wiadomość i wszystkich przyjmiemy z otwartymi rękoma. No to pięknie, wiemy, co mamy robić, bo zachęcamy do kontaktu, a opowiadali wam o tym wszystkim Kinga Żarska, Szymon Cieryca, Stanisław Kaleł i Patryk Czerewski. I mówiła do was Agnieszka Tobiasiewicz, a słyszeliście nas dzięki Alicji Wypart, naszej dzisiejszej realizatorce, która